Adolf Hitler pozostawił po sobie trwały ślad. Jego nazistowskie imperium spowodowało masowe cierpienia, zdziesiątkowało populację Europy i stworzyło Holokaust. Hitler może być demonizowany, czczony, karykaturowany lub wyśmiewany, ale był także człowiekiem podatnym na schorzenia i choroby. Jego choroby nie wyjaśniają ani nie usprawiedliwiają jego ideologii, ale pozwalają nam zbadać jego stan umysłu i spojrzeć na przeszłość w odmienny sposób. W wirtualnym pomieszczeniu odtworzymy ciało Hitlera, żebyśmy mogli zajrzeć do wnętrza człowieka uważanego za potwora. To jest ciało Adolfa Hitlera. Ciało Adolfa Hitlera. W momencie wybuchu II wojny światowej Adolf Hitler był u szczytu nazistowskiej sławy. Führer zapoczątkował istnienie tysiącletniej Rzeszy, którą obiecał rodakom. On utożsamiał siebie i swoje ciało z Niemcami. Na zewnątrz Hitler wydawał się być nadczłowiekiem, należącym do rasy panów. Jednak Hitler ukrywał przed narodem tajemnice dotyczące jego zdrowia. Hitlera uważa się za silnego człowieka i szczerego przywódcę. Tak naprawdę był bardzo delikatnym człowiekiem. W wieku 50 lat Hitler miał problemy żołądkowe, słaby wzrok, chorobę wieńcową i Parkinsona. Poza tym brał narkotyki z amfetaminą włącznie. Odurzony narkotykami człowiek nie podejmuje racjonalnych decyzji. Choroby i narkotyki, które brał Hitler, wpłynęły na przebieg II wojny światowej. Co było przyczyną takiego stanu zdrowia? Malownicze miasteczko Braunau znajduje się na granicy austriacko-niemieckiej. W tym budynku na Wielkanoc 1889 roku przyszedł na świat Adolf Hitler. Poród był z komplikacjami, ale Adolf przeżył. Jego matka Klara miała już troje dzieci, ale wszystkie zmarły. Dwoje na dyfteryt. W wieku 10 lat Adolf i jego młodszy brat Edmund zachorowali na odrę. Zdarza się, że w czasie odry dochodzi do zapalenia mózgu. Prawdopodobnie Edmund je miał, a pod koniec XIX wieku zapalenie mózgu mogło być śmiertelne. Adolf przeżył, ale Edmund zmarł. Dla Klary to był mały cud, więc go chołubiła. Klara zmarła na raka piersi, kiedy Adolf skończył 18 lat. Widział, w jakich cierpieniach umierała jego matka. Kiedy osiągnął wiek dojrzały, śmierć była czymś pospolitym w domu Hitlerów, więc mógł się obawiać, że on też przedwcześnie umrze. W 1908 roku Hitler przeprowadził się do Wiednia, gdzie wiódł życie artysty wśród cyganerii. Nosi modne kajzerowskie wąsy, a czas spędza na malowaniu pejzaży i budynków.
Wiedeń miał też mroczną stronę. Prostytutki chorują na syfilis. Ponoć to w tym czasie Hitler zaraził się syfilisem. Syfilis jest chorobą przenoszoną drogą płciową i wywołuje go bakteria. Był dość pospolitym schorzeniem na początku XX wieku. W Wiedniu, gdzie było dużo prostytutek, syfilis był powszechny. Do zarażenia dochodzi w momencie kontaktu z nosicielem choroby, szczególnie jeśli to jest wczesne stadium infekcji. Z reguły źródło znajduje się w rejonie genitaliów lub w jamie ustnej. Najprostszym sposobem zarażenia jest seks. Śmiertelne efekty syfilisu są odczuwalne w późniejszym okresie życia. Jeśli Hitler był chory, to nosił sobie bombę zegarową. W lutym 1914 roku Hitler otrzymał powołanie do wojska i stanął przed komisją lekarską. Wojskowy lekarz uznał, że Hitler jest w kiepskim stanie i orzekł, że nie nadaje się do służby wojskowej, ponieważ jest zbyt słaby, aby nosić broń. To jest Odeonsplatz w Monachium. W sierpniu 1914 roku Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji i Serbii. Tłum szalał. Wśród zebranych był Hitler. Cieszył się z perspektywy wojny. Napisał list, w którym nalegał na przyjęcie go do wojska. Spełniono jego życzenie i Hitler trafił do armii. Rok 1914. 25 lat. Pierwsza wojna światowa. Trafił do bawarskiego regimentu. Wyjechał na front i przez cały czas był łącznikiem. Wciąż był pod ostrzałem, przenosząc wiadomości na linii frontu. Był naprawdę odważnym człowiekiem. Pierwsze poważne obrażenia Hitler odniósł w okopach. W październiku 1916 roku Hitler odpoczywał wraz z kolegami w okopie. W pobliżu eksplodował pocisk artyleryjski, zabijając kilkunastu żołnierzy. Szrapnel rani lewe udo starszego szeregowego Hitlera. Jednym z głównych narządów w udzie jest tętnica, która dostarcza krew do kończyny. Krew ma spore ciśnienie, więc gdyby odłamki przerwały tętnicę, to mógł umrzeć w wyniku utraty krwi. Hitler przeżył. Gdyby odłamki trafiły inaczej, to historia XX wieku mogłaby potoczyć się inaczej. Szpital Felixa pod Berlinem. To tutaj ranni żołnierze wracali do zdrowia. Hitler też tu był. Na oddziale dowiedział się, że żołnierze okaleczają się, żeby nie wracać na front. Był zniesmaczony tym faktem. Żołnierze byli odprężeni i nie myśleli o wojnie. Dla niego to było porównywalne ze zdradą. Złościli go ludzie, którzy nie podchodzili entuzjastycznie do wojny i starali się wymigać od służby. Hitler był nacjonalistą i idealistą, więc porażka Niemiec była wykluczona. On utożsamiał siebie i swoje ciało z Niemcami. Jeśli Niemcy zostaną pokonane, to on także, a przegrana była wadą. Hitler wraca do swojego regimentu. Jednak pole walki się zmienia. Nastała epoka wojny chemicznej. W ostatnim roku wojny co czwarty pocisk artyleryjski zawierał gaz bojowy.
Obie strony korzystały z gazu w czasie I wojny światowej, choć nadal trwają spory, kto użył go pierwszy. Przyjmuje się, że Niemcy, ale to niczego nie usprawiedliwia. W wyniku ataków gazowych zginęło ponad milion ludzi. W październiku 1918 roku Hitler padł ofiarą ataku gazem musztardowym. I peryt wywołuje pęcherze. Kiedy dostał się do oczu na powiekach i membranie oka, pojawiały się pęcherze, które były bardzo bolesne. Jedynym sposobem na to jest jak najszybsze zmycie gazu musztardowego z ciała. Hitler był czasowo niewidomy. Leczono go w szpitalu polowym. W listopadzie 1918 roku do Hitlera docierają druzgocące informacje. Niemcy skapitulowały. Hitler przyrzeka stworzyć nowe, silniejsze Niemcy, więc wkracza na arenę polityczną. Zaczyna od zmiany wyglądu. Hitler pozbył się kaiserowskich wąsów. Teraz miał mały wąsik. Coś takiego robią zrozpaczeni ludzie. Niektórzy golą głowy. Opłakiwał tereny, które Niemcy straciły. Utożsamiał swoje wąsy z Niemcami i dlatego je zgolił. Ponieważ Niemcy były mniejsze, więc jego wąsy też musiały być mniejsze. W 1923 roku bezrobocie i inflacja były bardzo wysokie w Niemczech. Hitler postanawia przejąć władzę. Zorganizował zbrojne powstanie, znane jako pucz monachijski. Pucz zakończył się w momencie pojawienia się wojska, które zaczęło strzelać. Był tam z Scheibnerem Richterem, który był jego przyjacielem i stronnikiem. Hitler był doświadczonym żołnierzem frontowym, więc przy pierwszym strzale od razu padł na ziemię. W momencie, kiedy padli na ziemię, Hitler wybił sobie bark. Był przekonany, że został trafiony w ramię i był wściekły z tego powodu. W czasie wymiany ognia zginęło 14 buntowników i 4 policjantów. Człowiek, który stał obok Hitlera, został zastrzelony, a on był poważnie ranny. W momencie, kiedy ręka zostaje dosłownie wyrwana ze stawu barkowego, najpierw odczuwa się potężny ból. Czasami dochodzi do uszkodzenia nerwów ręki, znajdujących się w rejonie pachy. Hitler został aresztowany i skazany na 5 lat więzienia za udział w puczu, które spędził w więzieniu w Landsbergu. W tym czasie napisał pamiętniki i manifest, który zatytułował Mein Kampf, czyli Moja walka. W czasie pisania pojawiło się drżenie lewej ręki. Czy przyczyną był wybity bark, czy coś innego? Po zwolnieniu z więzienia Hitler zyskuje coraz większą sławę w politycznie niestabilnym kraju, gdzie panuje inflacja i bezrobocie. Kampania Partii Narodowych Socjalistów prowadzona na terenie Niemiec była dla niego bardzo wyczerpująca. Naziści obiecywali Niemcom bezwzględne i radykalne zmiany.
Wielu ludzi, przyzwoitych liberałów i socjaldemokratów, uważało, że warto było zagłosować na Hitlera, bo on mógł coś zmienić. Było coś pociągającego w utożsamianiu się z kimś tak zdeterminowanym i jednowymiarowym jak Hitler. Szczególnie dla ludzi, którzy byli przestraszeni lub przeżywali wewnętrzny konflikt. Hitler ma misję i dochodzi do granic wytrzymałości. W ciągu 2 tygodni wygłosił 50 przemówień w 50 miastach na terenie Niemiec. Opłaciło się. W 1933 roku Hitler zostaje kanclerzem Niemiec. Wprowadza dyktaturę. Prześladuje Żydów, bolszewików i każdego, kto mu się sprzeciwia. Niemcy się zmieniają. W 1935 roku minęło 10 lat od momentu, kiedy Hitler rozpoczął swoją kampanię. Naraził organizm na potężny wysiłek i zaczął to odczuwać. Jako dziecko cierpiał na ostre bóle brzucha, które teraz powróciły. Ma wzdęcia i cierpi na skurcze jelit. Wzdęcia można zauważyć, bo Hitler wydaje się grubszy. Takie choroby jak zespół jelita drażliwego pogłębiają się w wyniku stresu. Jeśli miał problemy z jelitami, które objawiały się zaparciami, a czasami biegunką czy wzdęciami, to stres jedynie je pogłębiał. Ucierpiał także jego głos. Lekarze odkryli narośl na strunach głosowych. Hitler obawiał się, że miał raka. Bał się, że może mieć to, co jego matka, czyli raka. A może martwił się tym, że jednak jest zwykłym człowiekiem, tak jak jego matka. Hitler zażądał usunięcia narośli. W czasie operacji lekarze ustalili, że to nie jest nowotwór, tylko polip, który powstał w wyniku nadmiernego krzyku. Guzy krtaniowe lub polipy są bardzo pospolite. Z reguły mają je ci piosenkarze, którzy nie szkolili głosu. W latach 20. i 30. Hitler wciąż przemawiał na zgromadzeniach. Krzyczał i wrzeszczał do ogromnej liczby słuchaczy. Ponieważ nie miał szkolonego głosu, więc nic dziwnego, że pojawiły się guzy na krtani. Polip został wycięty. Jednak strach Hitlera przed rakiem doprowadził go do obsesji na punkcie jego zdrowia. Ta paranoja będzie się pogłębiała i będzie miała dalekosiężne konsekwencje. Przejął kontrolę nad mediami, aby lud widział tylko obraz silnego przywódcy, a ludzie się na to nabrali. We wczesnych latach był wielbiony, co z pewnością uderzyło mu do głowy. Zapewne wierzył, że był ucieleśnieniem narodu niemieckiego. Utożsamiał siebie i swoje ciało z Niemcami. To normalne wśród fanatyków, że utożsamiają siebie figuratywnie i dosłownie z jakąś ideą lub krajem. Mają wrażenie, że są ucieleśnieniem ideałów. To jest jakby złośliwy narcyzm, który nie toleruje niczego poza ideałami. Często widzimy takie zachowania u fanatyków. Najbliższe sercu Hitlera są rasowo czyste Niemcy. Niemiecka młodzież przyszłości musi być szczupła i gibka, szybka jak harty, mocna jak skóra i twarda jak stal Kruppa.
Hitler chce stworzyć aryjską rasę panów. Nowy gatunek ludzi, utożsamiający jego wyobrażenie zdrowia i czystości. Oczywiście sam Hitler jest daleki od tego ideału. Jego ciało się rozpada. Skurcze żołądka przybierają na sile. Wciąż ma zaparcia i wzdęcia. Bardzo często opuszcza spotkania z powodu złego samopoczucia. Hitler cierpiał na cały szereg dolegliwości gastrycznych. Narzekał na wzdęcia, czyli nadmierną ilość gazów w żołądku. Podejrzewam, że miał aerofagię, czyli po prostu połykał powietrze. Chcąc rozwiązać swoje problemy gastryczne, Hitler stosuje dietę wegetariańską, która składa się z zupy i rozgniecionej fasoli. Zawsze pilnowano, żeby miał zapas świeżych warzyw. Stopniowo eliminował pożywne i tłuste jedzenie. Zrezygnował z ciastek, które tak bardzo lubił. On lubił dobrze zjeść. Jednak dieta wegetariańska tylko pogorszyła sprawę. Niektóre produkty powodują wytwarzanie większej ilości gazów. Na przykład klasyczna wegetariańska dieta oparta na fasoli i warzywach, którą stosował Hitler. Hitler musiał rozdrabniać jedzenie, ponieważ jego zęby były w opłakanym stanie. Miał nieświeży oddech i zapalenie dziąseł. W wieku 45 lat zachował jedynie 14 ze swoich zębów. Wykonano dla niego trzy nietypowe mosty dentystyczne, które były podstawą identyfikacji jego ciała po śmierci. Hitler wiedział, że jego ciało źle wygląda, więc poprosił fotografa Heinricha Hoffmana o wykonanie serii zdjęć, które miały ukazywać światu takiego przywódcę, jakiego Hitler chciał pokazać. W czasie sesji opowiada fotografowi o swoich problemach. Hoffman polecił mu swojego lekarza, który być może będzie mógł mu pomóc. To urolog, dr Theodor Morell, który jest znany ze swoich cudownych lekarstw. Hoffman był leczony przez Morella. Uważał, że to on go wyleczył z rzeżączki. Był mu za to bardzo wdzięczny i uważał go za doskonałego lekarza. Przekonał Hitlera, aby się z nim spotkał. Dr Morell zaczyna od dokładnego zbadania Hitlera. Żeby utajnić dokumentację medyczną, Morell nazywa go w niej pacjentem A. Lekarz zauważył egzemę na lewej nodze Hitlera, ale najbardziej zainteresowały go kłopoty gastryczne wodza. Aby odkryć przyczynę schorzenia, Morell analizuje odchody Führera. Lekarz zaczyna mieć obsesję na punkcie ruchów jelitowych Hitlera i codziennie skrupulatnie opisuje jego wypróżnienia. Trudno wyjaśnić, dlaczego dr Morell miał obsesję na punkcie kału Hitlera. Oczywiście można ustalić kilka rzeczy na podstawie koloru i konsystencji kału, na przykład to, co się dzieje w jelitach pod kątem trawienia różnorodnych pokarmów. Morell znalazł w kale Hitlera coś, co nazwał chorą bakterią. Zalecił kurację mutaflorem. Przepisał mu bakterie w kapsułkach, co nawet wtedy uważano za lek znachorów. Pobrał zdrowe bakterie z odchodów zdrowego wieśniaka. Umieścił je w kapsułkach, które podawał Hitlerowi. Zdrowe bakterie miały zabić chore bakterie w układzie trawiennym Hitlera. Morell wyprodukował ten lek we własnej fabryce farmaceutycznej. Lek zawierał bakterie o nazwie Bacillus coli communis. Morell uważał, że bakteria B. coli usunie złe bakterie z trzewi Hitlera. And get rid of bad bacteria in the bowel.
Udało się. Po kilku kuracjach mutaflorem zniknęła egzema na nodze Hitlera i układ trawienny zaczął lepiej pracować. Trudno powiedzieć, czy ustąpienie egzemy i poprawa pracy układu trawiennego to jest zasługa doktora Morella, czy efektu placebo. Egzema często jest wynikiem stresu. Troska ze strony doktora Morella mogła mieć terapeutyczny wpływ na Hitlera. Hitler jest zadowolony z kuracji, więc uczynił doktora swoim osobistym lekarzem. Morell otrzymał kilka zakładów farmaceutycznych skonfiskowanych Żydom. Jego stanowisko pozwala mu zbić fortunę na dostarczaniu leków niemieckiej armii. Niedługo egzema i bóle brzucha powróciły. Inny lekarz już zostałby zwolniony, ale Hitler zatrzymał Morella. Doktora Morella łączyła silna więź z Adolfem Hitlerem, której mógł nadużywać. Hitler nie podważał wiedzy doktora i zgadzał się na proponowane leczenie. Doktor Morell zapisywał mu różne wynalazki, które poprawiały nastrój Hitlera, ale go nie leczyły. W ciągu najbliższych lat Morell będzie podawał Hitlerowi różne środki i eksperymentalne leki. Niektóre mu pomogą, jednak większość nie. W 1937 roku Hitler ma wielkie plany wobec nazistowskich Niemiec, ale jest hipochondrykiem, więc wierzy, że jego organizm go zawodzi. Zastanawia się, czy wytrwa. Był przekonany, że będzie krótko żył. Powtarzał to wielokrotnie. Uważał, że jak najszybciej musi wprowadzić w życie swoje plany, bo może niebawem umrzeć. Jego celem było stworzenie silnych Niemiec i przywrócenie im należytego miejsca, czyli dominującego narodu na świecie, a nie tylko w Europie. Hitler przyspiesza realizację swoich planów. W maju 1938 roku Hitler wydaje tajny rozkaz o podboju Czechosłowacji. Porzuca politykę pokojową na rzecz ekspansjonizmu. 1 września 1939 roku Niemcy napadają na Polskę. Anglia i Francja już nie mogą pozostawać bierne. Jesteśmy w stanie wojny z Niemcami. Prawie natychmiast zaczyna się ofensywa wojsk brytyjskich, ale nie zbrojna, tylko przy użyciu humoru. Celem ataku są jądra Führera. Brytyjscy żołnierze przerobili słowa starego marszu. To było typowo brytyjskie. Mieli gdzieś wszystkich innych. Hitler miał ponoć tylko jedno jądro, ale to nieprawda. Morell zbadał narządy płciowe Hitlera. Były w normie. Hitler miał dwa jądra. Wojna w Europie się rozwijała, a drżenie lewej ręki Hitlera przybierało na sile. Pojawiło się drżenie lewej nogi. To był problem dla osoby publicznej. Stosował różne sztuczki, żeby zminimalizować drżenie. Zakrywał rękę, żeby była niewidoczna, lub trzymał ją w kieszeni. Tak twierdzili ci, którzy go znali.
Później, gdy noga zaczęła drżeć, owijał ją wokół nogi krzesła, na którym siedział. Czym było spowodowane drżenie lewej strony ciała Hitlera? Pierwsze, co przychodzi do głowy, to niepokój. Czy drżenie było na tle nerwowym? A może jakiś lek wywoływał takie drgawki? Jednak przyczyna musi być neurologiczna, a jej źródło jest w mózgu. Takie są objawy choroby Parkinsona. Choroba Parkinsona pojawia się w wyniku braku dopaminy w mózgu. Drgawki pojawiają się, jeśli w istocie czarnej śródmózgowia jest zbyt mało dopaminy. Normalnie ktoś cierpiący na chorobę Parkinsona ma tak zwane drżenie spoczynkowe, które wygląda tak, jakby coś zwijał. Potem następuje spowolnienie procesów myślowych i pojawia się depresja. Z biegiem wojny Hitler był coraz bardziej roztrzęsiony. Był wyczerpany i prowadził niezdrowy tryb życia w ciągłym stresie. Uważam, że choroba Parkinsona to trafna diagnoza. Pod koniec wojny profesor neurologii z Berlina zobaczył fragment kroniki filmowej, który przeoczyli cenzorzy Hitlera. Profesor zauważył drżenie lewej dłoni Hitlera. Właściwie nie miał wątpliwości, że Hitler cierpi na chorobę Parkinsona. Ale w 1941 roku Morell uważa, że problemy Hitlera są wywołane stresem. Kiedy Führer narzekał na zmęczenie, Morell podał mu nowy, cudowny lek – amfetaminę. Amfetamina była dostępna już w 1936 roku i zapewne rozmawiał o niej z Morellem. Być może otrzymywał niewielkie dawki amfetaminy, żeby nie spać. Potrzebował czegoś, co go będzie napędzało. Jedyne rozwiązanie to narkotyki. Okazało się, że amfetamina mu pomaga, więc brał jej coraz więcej. Im był bardziej zmęczony i wyczerpany, tym chętniej sięgał po środki, które usuwały zmęczenie. Amfetamina przyspiesza pracę mózgu. Zmusza mózg do symulowania stanu walki lub lotu poprzez wydzielanie adrenaliny. Zwiększa się tętno, a krew jest kierowana do mięśni. Człowiek jest podekscytowany i pełen energii. Morell wykonuje zastrzyk Führerowi, kiedy ten jest zmęczony albo podłamany. Jeśli Hitler długo brał amfetaminę, to mógł wyrobić sobie tolerancję na nią, więc musiał brać jej coraz więcej, żeby uzyskać pożądany efekt. Mogły się pojawić zmiany nastrojów, niepokoje, wizje lub paranoje. Hitler zażywał amfetaminę przez kilka lat w coraz to większych dawkach. Morell sam przygotowywał zastrzyki, dodając do nich glukozę i witaminy. Hitler cierpi na ostre bóle gastryczne. Jest hipochondrykiem z objawami choroby Parkinsona. Ma coraz wyższe ciśnienie tętnicze, a przedawkowanie amfetaminy ma wpływ na umysł. Zaczyna mieć urojenia. Niebawem popełni całą serię militarnych błędów. W 1941 roku Hitler mianował siebie na głównodowodzącego armią niemiecką. Następnie powiększył zasięg działań wojennych o Związek Radziecki i Stany Zjednoczone.
poniosły go urojenia o wielkości. Jestem pewny, że odpowiedzialne za to były leki i narkotyki. Odurzony narkotykami człowiek nie podejmuje racjonalnych decyzji. Dwudziestego 22 czerwca ponad 3-milionowa armia niemiecka rozpoczęła inwazję. Wojska poruszały się szybko i bezwzględnie w stronę serca Związku Radzieckiego. Hitler wierzył, że armia niemiecka podbije Związek Radziecki w ciągu 6 tygodni. Tak w to wierzył, że nawet nie wydał żołnierzom zimowych mundurów. W czasie, kiedy jego wojska robiły postępy na froncie wschodnim, Hitler toczył innego rodzaju bitwę. Z samym sobą. Tracił oddech i zauważył, że jego serce bije nieregularnie. Doktor Morel wykonuje EKG, które wysyła do analizy. Okazuje się, że pacjent A ma chore serce. Cierpi na chorobę wieńcową. Tętnica wieńcowa doprowadza krew do serca. Przy chorobie wieńcowej tętnice robią się sztywne i przepuszczają mniej krwi, ponieważ się zwężają. Przez to mięsień sercowy jest bardzo obciążony i traci zdolność do pompowania krwi. Wysokie ciśnienie, które miał Hitler, jeszcze bardziej obciąża serce. Lewa strona serca się powiększa, ponieważ jest obciążona. Musi bardziej pracować. Choroba serca i inne dolegliwości mogą sygnalizować powrót innego schorzenia, czyli syfilisu. Czy Hitler zaraził się syfilisem, kiedy mieszkał w Wiedniu? Po latach mogą się pojawić objawy syfilisu trzeciorzędowego, który atakuje inne organy, takie jak serce, mózg, rdzeń kręgowy i oczy. Pojawiają się bardzo poważne problemy zdrowotne, mogące prowadzić do śmierci. Czy zakres obowiązków doktora Morela jako lekarza Hitlera był szerszy? Był specjalistą chorób wenerycznych. Kiedy Hitler mianował go swoim lekarzem, kazał swoim ludziom usunąć tabliczkę z napisem urolog z jego gabinetu. Jest jeszcze jeden ślad. W Mein Kampf Hitler poświęcił syfilisowi 13 stron, nazywając walkę z nim konieczną bitwą tego stulecia. Czy był chory na syfilis i ukrywał to przed narodem? To mogłoby tłumaczyć niektóre objawy, jakie pojawiły się w późniejszym okresie. Być może ludzie chcieli wierzyć, że Hitler miał syfilis. To jest coś paskudnego. Więc cieszymy się, że Hitler, który nie był miłym człowiekiem, cierpiał na coś naprawdę nieprzyjemnego. Wojna na froncie wschodnim ze Związkiem Radzieckim trwa dłużej i pochłania więcej ofiar niż planowano. Hitler nie docenił ogromnych powierzchni i uporu Rosjan. Pod koniec 1942 roku nastąpiła zmiana pogody. Rosyjska zima dosięgła niemiecką armię. Wojska Hitlera muszą toczyć brutalną kampanię w drodze na wschód. Jednak Hitler chce zająć Stalingrad. Nie musieli zdobywać Stalingradu. Mogli go obejść i odciąć drogi zaopatrzenia. Ale on chciał go zdobyć ze względu na nazwę. To było miasto-symbol dla narodu radzieckiego. Hitler chciał go zdobyć i nie oddać za żadną cenę, a cena była horrendalna. W listopadzie armia niemiecka jest w tarapatach. Rosjanie otoczyli Stalingrad. Hitler nie słuchał doradców. Nie pozwolił obrońcom się poddać.
Muszą walczyć aż do śmierci. Nie pozwalał na wycofanie się czy manewry taktyczne. Czy upór Hitlera był wynikiem działania amfetaminy? Amfetamina działa dwutorowo. Jednym efektem jest euforia, która wypacza osąd i racjonalną ocenę sytuacji. 31 stycznia 1943 roku armia niemiecka poddała się pod Stalingradem. Po raz pierwszy w tej wojnie. Po Stalingradzie właściwie nie było już szans na to, żeby Hitler wygrał. To był typowy przykład lekceważenia przez Hitlera opinii ludzi, którzy lepiej się na tym znali. W mieście było 150 tysięcy martwych niemieckich żołnierzy. Około 90 tysięcy dostało się do radzieckiej niewoli, z której powróciło zaledwie 6 tysięcy. Po Stalingradzie już było pewne, że Hitler jest odrobinę szalony. I nie był tak wspaniałym dowódcą, za którego go uważano. Miesiąc później Morel ogłosił, że Hitler cierpi na depresję maniakalną. Zastosował niekonwencjonalną metodę leczenia. Hitler otrzymywał orchicrin i prostacrimum, otrzymywane z jąder i prostaty młodych byków. Leki produkuje firma Morella. To jest interesujące i niekonwencjonalne podejście do leczenia depresji. Z reguły depresja jest wywołana przez brak lub zachwianie równowagi pewnych składników chemicznych w mózgu. Nie wydaje mi się, że można je uzupełnić czymś pochodzącym z jąder byka. Tak naprawdę podawał mu pewien rodzaj testosteronu, żeby wódz miał więcej energii. To najnowszy z długiej listy dziwacznych leków Morella, które podawał Hitlerowi. Kilka lat wcześniej, kiedy Hitler uskarżał się na dzwonienie w uszach, Morel leczył go pijawkami. 1944 rok. Wiek 55 lat. Druga fala zaczęła schodzić do barek desantowych. Pierwsza fala już czekała na sygnał do desantu. Czerwiec 1944 roku. Inwazja w Normandii. W skoordynowanym ataku alianci zaatakowali od zachodu, a Rosjanie od wschodu. Obie armie kierują się w stronę Berlina. Wielu niemieckich generałów miało dość. Straty poniesione pod Stalingradem były zbyt duże. Jeden z dowódców postanowił coś z tym zrobić. To był Klaus von Stauffenberg. Zamach bombowy został zaplanowany przez grupę bardzo odważnych ludzi. Byli gotowi złamać przysięgę i poświęcić własne życie. Plan polegał na zabiciu Führera w czasie konferencji w Wilczym Szańcu, sztabie Hitlera na froncie wschodnim. Stauffenberg był bardzo odważny. Wniósł bombę w teczce, postawił ją pod stołem i został wywołany przez wspólnika. Von Stauffenberg opuszcza pokój. Inny oficer, który usiadł bliżej Hitlera, odepchnął teczkę od niego. Fala uderzeniowa trafia w Hitlera. Zwala go z nóg i przebija bębenki w uszach. Leczenie bębenków usznych trwa kilka miesięcy. Po tym czasie wracają do normy. Jednak w tym czasie słuch jest przytępiony. Hitler przeżył. Miał pęknięte bębenki w uszach i kilka obrażeń. To ocalenie było dla niego dowodem na to, że opatrzność nad nim czuwa. Urojenia Hitlera przybierają na sile. Uważa, że ocalenie zawdzięcza boskiej opatrzności. To znak, że on doprowadzi Niemcy do zwycięstwa.
Wzmocnieniu uległy jego przekonania o wielkości, nieśmiertelności i o tym, że jest wybrańcem. Von Stauffenberg został rozstrzelany tego samego dnia. Na polecenie Hitlera odbył się pokazowy proces wszystkich, którzy w jego mniemaniu go zdradzili. Alianci i Rosjanie zbliżali się do Berlina. To była desperacka próba odniesienia zwycięstwa przez zdesperowanego człowieka. Hitler dowiedział się o spisku, więc potrzebował kogoś, kogo będzie mógł pokonać i odnieść zwycięstwo. Pomimo tego, że ponosił klęskę za klęską poza granicami Niemiec, to wewnątrz kraju mógł osiągnąć zwycięstwo. Sądzono 5000 ludzi. 200 skazano na śmierć. Ścięto ich lub powieszono na strunach fortepianowych. Kilka tygodni po zamachu drgawki ustąpiły. Gdyby drgawki były wywołane chorobą Parkinsona, to taki stres spowodowałby ich nasilenie. Prawdopodobnie mieli rację ci, którzy twierdzili, że drgawki były wynikiem jakiegoś niepokoju, a nie schorzenia w mózgu. Po zamachu sprowadzono doktora Giesinga, który miał zbadać Hitlera. Giesing nie przejął się obrażeniami spowodowanymi wybuchem, tylko skutkami lekarstw Morella, które ten mu podawał przez lata. Uważał, że Hitler był zdrowy, ale Morell wciąż robił mu zastrzyki i podawał tabletki, żeby go uzależnić od siebie. To są najnowsze zdjęcia z frontu wschodniego. Ukazują falę zwycięstw Armii Czerwonej. Klęska Niemiec jest nieunikniona. Hitler coraz bardziej podupada na zdrowiu. Boli go prawe oko. Doktor Morell wzywa eksperta, który stwierdził krwotok do ciała szklistego. Taki krwotok powstaje wtedy, kiedy krew dostaje się do gałki ocznej. To powoduje zaburzenia wzroku polegające na pojawianiu się pływających obszarów w polu widzenia. A następnie obraz staje się zamazany. Hitler przyjmuje krople do oczu z racji słabnącego wzroku. W kroplach jest kokaina. Stężenie kokainy jest zwiększane, aby Führer mógł sprawniej myśleć. Działanie kokainy jest zbliżone do amfetaminy. Wywołuje stan euforii, zwiększa pewność siebie i energię. Dlatego ludzie lubią jej używać. W styczniu 1945 roku nieprzyjaciel jest coraz bliżej, więc Hitler przenosi się do bunkra w Berlinie. Razem z nim szefowie sztabów, oficerowie sekretarki i lekarze. Zabrał także Ewę Braun, asystentkę fotografa, z którą spotykał się od 1929 roku. W bunkrze stan zdrowia Hitlera ulega dalszemu pogorszeniu. Powłóczy lewą nogą i garbi się. Drżenie ręki jest tak silne, że używa faksymile. Odwiedzający Führera mówili, że wyglądał jak starzec. Nie dość, że miał fizyczne objawy w postaci drżenia ręki i choroby serca, to był narażony na ogromny stres. To wpływa na postawę człowieka, który wygląda, jakby był w kiepskim stanie. Faktu, że ciało Hitlera ulegało tak szybkiemu wyniszczeniu, nie można przypisać tylko chorobie Parkinsona, uzależnieniu od amfetaminy czy domniemanemu syfilisowi. Niemcy się rozpadały, więc Hitler nie mógł się wziąć w garść. W ostatnich miesiącach wojny Hitler wydał rozkaz Nerona, zgodnie z którym cała infrastruktura Niemiec miała być zniszczona. Pod koniec wojny rozkazywał blokowanie kanałów, niszczenie mostów i budowę umocnień. Chciał zniszczyć Niemcy, bo one nie zasługiwały na istnienie bez niego.
Jego ciało i jego ojczyzna musiały spłonąć jednocześnie, żeby zapewnić mu nieśmiertelność. Kiedy Rosjanie wkroczyli do Berlina, zdesperowany Hitler spotykał się ze swoimi generałami dwa razy dziennie. Jeśli któryś się nie stawił, był rozstrzeliwany. 20 kwietnia 1945 roku, 56. urodziny Adolfa Hitlera. Rosjanie już są na przedmieściach Berlina. Wszyscy radzą Hitlerowi, aby uciekał, jednak on decyduje się zostać. Wszystko, w co wierzył, za chwilę runie w gruzach. Przez jakiś czas żył wymyślonymi oddziałami SS, które pojawią się i go uratują. Na papierze tworzył całe armie i zastanawiał się, dlaczego one nie przybywają na odsiecz Berlinowi. Wreszcie nawet on uświadomił sobie, że do tego nie dojdzie. Hitler zwalnia Morella. Powiedział mu, że leki już mu nie pomagają. Führer jest przekonany, że każdy go zdradza, tak jak Niemcy go zdradziły. To jest ostatnie zdjęcie Hitlera. Niebawem wrócił do bunkra i już nikt nie zobaczy go żywego na zewnątrz. Wojna zbliżała się do końca. Hitler otrzymał wiadomość, że jego przyjaciel i sprzymierzeniec Mussolini wraz z kochanką zostali schwytani. Ich ciała były kopane i bite, a następnie powieszone do góry nogami na jednym z placów. Hitler obawia się, że Rosjanie to samo zrobią z nim i jego kochanką. Prosi Ewę Braun, aby za niego wyszła. Na koniec chciał znaleźć spokój, więc postanowił poślubić Ewę Braun. Zrealizował to, co kiedyś jej obiecał. To była jedyna osoba, która pozostała lojalna wobec niego. Według niego Göring, Himmler, a nawet Albert Speer opuścili go, ale Ewa wciąż była przy nim. Jednak ten związek miał być krótki. Hitler postanawia, że nazajutrz odbierze życie sobie i Ewie. Planuje użyć kapsułek z cyjankiem, ale obawia się, że jego ludzie coś z nimi zrobili, żeby go oddać w ręce Rosjan. Podał kapsułkę swojemu ulubionemu psu, Blondie. Sprawdził kapsułki z cyjankiem na swoim psie. Chciał mieć pewność, że działają. Pies zszedł prawie natychmiast. Naziści doskonale znali działanie cyjanku, ponieważ był składową cyklonu B, którego używali w komorach gazowych, szczególnie w obozie w Oświęcimiu. Mając u boku wierną Ewę Braun, Hitler odchodzi do swojej kwatery. Ona połknęła kapsułkę z cyjankiem. Prawdopodobnie zmarła natychmiast. Cyjanek działa bardzo szybko. Ogranicza zdolność komórek do wykorzystania tlenu i produkowania energii. Komórki przestają funkcjonować. Historycy uważają, że Hitler przegryzł kapsułkę z cyjankiem, zanim się zastrzelił. W takim wypadku cyjanek od razu przeniknąłby do organizmu, wstrzymując pracę serca i płuc. Przystawił pistolet do skroni i pociągnął za spust. Kula przebija czaszkę i zakończyła życie Adolfa Hitlera. Hitler nie chciał podzielić losu Mussoliniego. Jego ludzie podpalili ciało w ogrodzie kancelarii Rzeszy. Prośba Hitlera o spalenie jego ciała to kolejny etap na drodze do nieśmiertelności. Gdyby jego zwłoki zostały zbezczeszczone, to mogłoby mieć zły wpływ na jego nieśmiertelność. Najpierw spala się skóra, następnie mięśnie, a na końcu organy wewnętrzne,
które są chronione przez szkielet, więc palą się wolniej. Potem spala się szkielet, czaszka i zęby. Kiedy Rosjanie weszli do ogrodu kancelarii, po Hitlerze zostało tylko kilka kości i kawałków czaszki, a także nietypowe mosty dentystyczne. Ale to nie był koniec. Rosjanie chcą mieć ciało Hitlera jako trofeum. 4 maja 1945 roku pokazano te zwłoki jako ciało martwego dyktatora. Od razu zauważono oszustwo. Ktoś zauważył, że trup ma skarpetki, które były cerowane. Führer na pewno by takich nie założył. Ciało Hitlera i jego żony spalono w ogrodzie kancelarii Rzeszy. W momencie samobójstwa Adolf Hitler miał 56 lat. Gdyby uciekł, to żyłby jeszcze kilka lat, zanim organizm by się poddał. Łatwo zapominamy, że Hitler był człowiekiem, ale jego spuścizna wciąż przypomina nam o tym, że człowiek jest zdolny do siania terroru i zniszczenia. Wersja polska dla Onet VOD, Synthesis Media. Tekst Robert Garczyński. Czytał Robert Samot.